kosza Redeco. www.redeco.pl. W teorii powinno być łatwo. Teoria to jednak jedno, a walka o punkty zupełnie co innego. Wiemy, że czeka nas trudne zadanie, mówi przed wyjazdem do Wągrowca Kamil Herudziński. Wydaje mi się, że to jest przeciwnik taki jak każdy inny. Chcą się pokazać, chcą walczyć, chcą zdobywać punkty. Mimo tego, że sezon nie do końca im wyszedł, to na pewno gdzieś tam nie będą chcieli łatwo tanio strzelać skóry. I myślę, że ten mecz... No my się przygotowujemy do tego przeciwnika jak do każdego innego. Każdy ma teraz czystą kartę i Nielba, i Śląsk, i inni konkurenci. Walka o utrzymanie zaczyna się jakby od początku. To zdanie trenera wrocławskich szczypiornistów. Zaczynamy od zera, szczerze mówiąc. Natomiast Lubin ma mały handicap, dlatego że dwa punkty ma więcej, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. W play-outach czy w play-offach wszystko się może zdarzyć. Musimy być skoncentrowani i do każdego meczu podejść poważnie. Mimo że Śląsk jest wśród najsłabszych zespołów Superligi, atmosfera w drużynie jest dobra, a zespół wierzy w utrzymanie. Te treningi nie ulegają zmianie, czy jest ich o jeden więcej, bo wchodzi dzień wolny, czy o jeden mniej. A to jakby całego cyklu to w ogóle nie zmienia. No czujemy się mocni. Mam nadzieję, że uda nam się pokonać zarówno Nielbę, jak i pozostałych dwóch przeciwników, tak żeby się utrzymać w lidze. A atmosfera na pewno sprzyja ku temu, żeby tak zrobić. Pracujemy nad pewnymi elementami, nad którymi da się jeszcze pracować. Problemem są urazy, zdradza Przybecki. Pewne rzeczy już się nie nadrobi, tych, które się przez cały rok nie wypracowało. My staramy się z urazami sobie jakoś dać radę, bo mamy parę mniejszych urazów, ale mam nadzieję, że wszyscy dojdą do meczu z Wągrowcem. Pracujemy jeszcze cały czas, bo ten okres się nie skończył, aż do meczu z Wągrowcem dosyć intensywnie i będziemy się starali to wszystko na boisku pokazać. Mecz z Nielbą już w sobotę w hali w Wągrowcu. Nowe centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl